Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj powiem wam, jak zarządzać swoim ekwipunkiem, które itemki wrzucać do kibla, które itemki rozmontowywać, które dawać wiedźmie i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że już taki odcinek się pojawił na kanale, ja go usunąłem, natomiast tam kilku rzeczy nie dopowiedziałem, kilka rzeczy nie byłem po prostu z tego odcinka za bardzo zadowolony, więc stwierdziłem, że trzeba to nagrać jeszcze raz i po prostu lepiej. Wy mi też daliście parę wskazówek w komentarzach, więc je oczywiście uwzględnie. No i myślę, że możemy powolutku zaczynać. Na wstępie standardowo oczywiście zostawiacie kciuka w górę pod tym filmem. Będzie to bardzo, bardzo ważne dla mnie i będzie mi po prostu miło. Może nie ważne, ale będzie mi miło. Subika z dzwonem również możecie zostawić i piszcie w komentarzach, jeżeli czegoś nie zrozumiecie, bądź jeżeli macie jakąś inną sugestię, chętnie sobie z wami podyskutuję i po prostu odpowiem lub podpowiem. Jeżeli chodzi o socjale, to też zapraszam oczywiście na Discorda dla widzów, na Twitcha i na Instagrama. Wszystkie linki są w opisie oraz w przypiętym komentarzu. No i okej, możemy, tak jak mówię, powolutku zaczynać. O co chodzi? Wiadomo, że mamy codziennie 5 rozmontowań, na przykład u Kowala. Dobrze by było wiedzieć, które itemki faktycznie rozmontowywać, a które na przykład dawać wiedźmie, jeżeli mamy taki dylemat i jeżeli po prostu coś tutaj możemy wskurać ciekawego. O, tu na przykład mamy amulecik do wiedźmy, da mi 5 milionów. No i jeszcze mamy też kibelek. Wiadomo, nie każdy wrzuca codziennie piki do kibla, więc tym też postaram się wam jako tako pomóc. Będę tutaj omawiał oczywiście itemy, które nie są potrzebne wam ani waszym pachołkom. Od tego myślę, że muszę zacząć, dlatego że wiadomo, że jeżeli macie jakiś item, który będzie lepszy niż taki, który macie na sobie, albo będzie lepszy dla waszego pachołka, no to wtedy nie zastanawiacie się, co z nim robić, tylko po prostu podmieniacie go i tyle, nie? Tu jakby nie ma dyskusji. Tu mówimy bardziej o takich itemach, które się nie przydadzą ani wam, ani waszym pachołkom i po prostu wtedy wiadomo, takowe itemy lecą albo tutaj do rozmontowania, albo do wiedźmy, albo jeszcze ewentualnie do kibla. No i tak, dzielimy oczywiście itemki na zwykłe oraz na epickie. To jakby myślę każdy wie. W ogóle tutaj też jeżeli ktoś jest totalnym nowicjuszem, to polecam wcześniejsze poradniki ogarnąć, no bo tutaj jednak już jakąś wiedzę trzeba mieć. No i zacznijmy od rozmontowania. Które itemy rozmontowujemy? Rozmontowujemy itemki takie, oczywiście o zwykłych teraz mowa, które dają przynajmniej dwie statystyki. To jest bardzo istotne, bo jak widzicie tutaj itemy, które dają mi tylko jedną statystykę, te zwykłe, dają mi bardzo dużo metalu, a kryształu albo bardzo mało, albo na przykład jak ten pasek praktycznie nic. Więc no tu wiadomo, jednak u Kowala działa to tak, że tego metalu z czasem będziemy mieć coraz, coraz więcej niestety mimo wszystko, no a kryształu będziemy mieć, będzie nam brakować po prostu, nie? Więc jakby tutaj bardzo ważne jest, żeby na to patrzeć. No i jak widzicie, itemki z jedną statystyką dają nam bardzo dużo metalu, tak jak mówię, a kryształu bardzo mało albo wcale. Tu akurat nie mam żadnego itemu na dwie statystyki, ale jak przejdziemy sobie na przykład na naszego łowcę demonów, który levelowo jest podobny do wojownika, no to jak widzicie, tutaj mamy tak, na przykład mamy te rękawice, które dają nam tylko inteligencję i dają nam prawie 3000 metalu. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę te rękawice, które dają nam wytrzymałość i szczęście, no to tego metalu mamy 1800, ale za to kryształu już dają nam prawie 260. Co jest bardzo dużą ilością, więc jeżeli się zastanawiacie, który itemek, taki itemek na przykład, jeżeli się zastanawiacie, czy dać do wiedźmy, czy rozmontować, to ja raczej bym rozmontował, no bo on jest dość, no tu jak widzicie, mogę go dać do wiedźmy, bo dzisiaj chcę akurat rękawice, no ale ja osobiście bym go rozmontował, bo jest bardzo, bardzo opłacalny pod względem kryształu. I tak to właśnie działa, rozmontowujecie te itemki, które dają wam przynajmniej dwie statystyki. Oczywiście wiadomo, jeżeli zostanie wam jakiś zwykły item, który w dany dzień nie jest potrzebny do wiedźmy, a zostanie wam jeszcze na przykład jedno rozmontowanie czy coś, no to lepiej go rozmontować, lepiej codziennie te 5 rozmontowań tu wykorzystać, bo te surowce są bardzo, bardzo ważne potem przy ulepszaniu itemków, no ale jednak mimo wszystko starajcie się właśnie tak to robić, żeby itemki zwykłe przynajmniej z dwiema statystykami rozmontować głównie. No i jeżeli o to chodzi, to tak naprawdę większej filozofii tu nie ma. Wiadomo, że w zależności jak gracie, jeżeli kręcicie kółkiem, to zawsze jakieś zwykłe itemy wam polecą, takie śmieciowe,
losowe, można by powiedzieć. Jeżeli robicie trzy paski, ja tutaj na przykład na tych postaciach, na których gram już na Golda, to wiadomo, że misje biorę chcąc nie chcąc krótsze, a druga sprawa jest taka, że po prostu jeszcze kręcę kółkiem, więc tych itemów naprawdę na co dzień mam aż za dużo. Rozmontowuję 5 razy codziennie i tutaj przeważnie sobie zostawiam dwa miejsca, a jeżeli już na przykład, nie wiem, no może ewentualnie jedno miejsce. Najlepiej generalnie jak macie miejsce, to mieć wypchany ten plecak po same brzegi i zostawić sobie tylko jedno miejsce, wiadomo, żeby tam móc wszystko codziennie robić. No ale jeżeli już macie full, no to oczywiście i nie możecie już ani do wiedźmy oddać, ani rozmontować, no to musicie po prostu zwyczajnie sprzedać. Natomiast no najlepiej ten plecak mieć dopchany do maksa, bo po prostu no tak jest lepiej, nie? Nie wiadomo, kiedy wam się jaki item przyda, może na przykład na kolejny dzień wiedźma będzie jakiś chciała, którym wam będzie tutaj leżał w plecaczku i dzięki temu zarobicie więcej golda. No i tak to w zasadzie wygląda. Jeżeli chodzi o wiedźmę, no to przede wszystkim na wyższym levelu dropią itemki. Nie mówię tu o itemach z lochów czy z tornada, mówię tu o itemach głównie z kółka i z misji, bo to są takie najbardziej śmieciowe. Nie dropią wam droższe niż 2,5 miliona. Tu może już przejdę z powrotem na tego wojownika. Tak jak mówię, nie dropią wam droższe niż 2,5 miliona i takie itemki generalnie bym sobie zostawiał głównie w ekwipunku, żeby je wrzucać do wiedźmy, oddawać wiedźmie, no bo wiadomo, z 2,5 miliona robi nam się 5, więc to jest połowa jednej statystyki, warto takich itemów mieć dużo. Jeżeli macie miejsce, to oczywiście możecie też tańsze zostawiać, jeżeli macie niższy level, to również takich za 2,5 miliona jeszcze wam nie będzie dane zdobyć, właśnie z misji czy to z kółka, więc w zasadzie polecam wam nawet tańsze również trzymać, jeżeli takie miejsce macie, to co już mówiłem wcześniej, bo może na drugi dzień albo na trzeci wiedźma go zechce, zawsze to tego golda więcej niż jakbyście sprzedali normalnie. No i oczywiście do wiedźmy, tak jak mówię, głównie polecam oddawać na wyższym levelu już te po 2,5 miliona, no i te, które oczywiście dają wam jedną statystykę, bo one tego metalu dają dużo, a kryształu mało, tak więc je można spokojnie oddawać właśnie do wiedźmy. No to jest mi się ciężko postawić w sytuacji na przykład takiego gracza free to play, bo ja tutaj tych itemów na co dzień mam aż nadmiar i muszę je po prostu zwyczajnie sprzedawać, no a niektórzy nie mają tyle właśnie na przykład grając free to play, żeby i tutaj rozmontować 5 razy i coś wrzucić do wiedźmy, no ale to tak wam mówię oczywiście poglądowo. No i w zasadzie jeżeli chodzi o tutaj zwykłe itemy, no to będzie tyle. Zwykłych itemów do kibla nie wrzucajcie, bo one wam dają bardzo mało many. Jeżeli jesteście graczem free to play albo coś, to te itemki zwykłe, no to tak jak mówię, nie wrzucajcie, bo wrzucacie, możecie wrzucać po prostu gemy. One wam dają więcej many niż zwykłe item, mniej oczywiście niż epic, no ale to logiczne, no ale gemy i tak pewnie jakiś śmieciowy wam codziennie dropi czy coś, czy tam gdzieś macie jakiś właśnie śmieciowy odłożony z boku, można powiedzieć, to możecie wrzucać do kibla, jest to o wiele lepsze niż właśnie taki tutaj zwykły itemek, bo daje więcej many. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o zwykłe itemy. Myślę, czy zaraz przejdziemy oczywiście do epików, myślę, czy wam wszystko powiedziałem, ale wydaje mi się, że tak. Tu ta zasada, o której ja na przykład nie wiedziałem, że właśnie te, zresztą no widzicie, piszę wam za ile dany item możecie rozmontować, więc to jakby nie ma filozofii, no ale właśnie też warto na to zwrócić uwagę, że itemki, które dają wam dwie statystyki, można rozmontować za więcej generalnie tutaj za więcej po prostu surowcy, więcej tych kryształów przede wszystkim. No i okej, lecimy dalej. Teraz mamy epiki. Jeżeli chodzi o epiki, to tak, po pierwsze jeżeli chodzi o kibel, to kibel możemy generalnie wrzucamy, ja tak robię, o może tak wam powiem, jeżeli macie epików pod dostatkiem, to wrzucacie codziennie tutaj jeden epik do kibla, żeby sobie tą aurę boostować, bo epiki dają najwięcej oczywiście, później takowy epik, jeżeli się nie przyda oczywiście standardowo na mnie, no po wrzuceniu do toalety to na pewno na mnie się nie przyda, ale jeżeli się nie przyda tutaj na pachołki, to ja zmieniam jego wygląd zgodnie z kalkulatorem do kowala, o którym mówiłem w poradniku do kowala, więc się tu nie będę rozwodził na ten temat. Zmieniam jego wygląd na najbardziej opłacalny i rozmontowywuję, więc tu już jedno rozmontowanie z epika mi odpada, że tak powiem. Jeżeli natomiast jesteście graczem free to play bądź eko i tych epików nie macie za dużo, to po pierwsze tak, zostawiajcie sobie epiki na event toilet, bo w event toilet epik daje wam, w sensie wszystko daje wam dwa razy więcej many, czyli jak tam gem daje chyba 30 many, w tym momencie nie pamiętam, ale chyba 30 to wam da 60, jak epic wam daje 50 many, to dostaniecie 100, więc lepiej trzymać na ten event toalet. No i jeszcze bardzo ważna sprawa,
macie misję dnia codziennie jakąś nową i czasem w tej misji dnia macie napisane, że żeby wrzucić po prostu jakiś itemek epicki, jakiś legendarny artefakt do kibla, no i na taką okazję również warto zawsze jakiś epik mieć odłożony, zwłaszcza jak taka misja wam się trafi w event expa, gdzie tego expa za ten plakat jest naprawdę, naprawdę dużo. To jest jakby bardzo istotne, no i generalnie tak jak mówię, czekać na event to alet. No i a jeżeli nie, no to to co wam powiedziałem, że wrzucacie, jeżeli macie ich nadmiar, to wrzucacie po prostu do kibla i rozmontowywujecie. No i wydaje mi się, że tak, jeżeli jest 15 rozmontowań, czyli jeżeli mamy event Kowala, no to raczej lepiej jest, przynajmniej w moim mniemaniu, rozmontowywać, no ale to w dalszym ciągu kwestia tego, czy na przykład, nie wiem, na przykład jak macie tutaj, chociaż to się rzadko zdarza, ale jeżeli będziecie mieć więcej tutaj odłamków, czy tam dużo, dużo tych odłamków, praktycznie tyle co metalu, no to możecie troszkę tych itemów na sam metal rozmontowywać, ale z doświadczenia wiem, że to się raczej samo odkłada i sam ten metal się tu zbiera, jak widzicie, bardzo duże jego ilości. No i jeżeli jest te 15 rozmontowań, no to raczej starałbym się wykorzystać jak najwięcej, no ale wiadomo, jak znowu będziemy mieć item na sam metal, który będzie akurat danego dnia można wrzucić do wiedźmy, to jednak można go, wydaje mi się, że będzie to nawet lepsze wrzucić do wiedźmy. No i chyba tyle odnośnie takiego zarządzania tymi itemkami. Dużo osób mnie pyta na przykład, czy warto tutaj kupować w gabinecie magii itemki, że za samego golda, żeby na przykład dropić potki. Raczej nie, raczej jest to strata golda, więc raczej tego nie róbcie. Potki wam często lecą na przykład z kalendarza, zresztą no jako free to play, bo to jest oczywiście o free to play osobach mówimy, jako free to play często spotykam się z taką taktyką, że po prostu odkładają sobie dużo potek tutaj gdzieś w plecaku i potem jak dostaną na przykład, nie wiem, nieśmiertelkę z kalendarza albo coś, to zakładają na ten tydzień te potki i dzięki temu i wtedy zaczynają sobie klikać co godzinę po prostu lochy, bo wtedy mają największy power spike, że tak powiem, czyli po prostu mają i założone obydwie potki na swoją klasę i tutaj nieśmiertelkę, więc nie ma totalnie sensu marnować golda, żeby to wyprzedawać, zwłaszcza na takim wyższym levelu, gdzie zobaczcie, te itemy chodzą no już po dyszkę, niektóre po 5, więc no to jest bardzo dużo, lepiej tego golda wrzucić sobie w statystyki, a potka prędzej czy później nam się oczywiście wyroluje. No i tak, no i czy kupować jakieś itemy pod rozmontowanie, no też bym raczej tego nie robił. Ja tak jak mówię, ciężko mi się postawić w sytuacji osoby, której brakuje tych itemów faktycznie, żeby codziennie tu 5 razy rozmontować i tak dalej, no ale raczej nie, a jeżeli już coś, chociaż tu ciężko znaleźć, bo jak widzicie, jak są itemy za samego golda, no to są drogie bardzo, a jak są troszkę tańsze, no to już jednak trzeba tego grzyba wydać, więc raczej bym się na takie coś nie tutaj nie napalał, ani czegoś takiego nie robił, no ale jeżeli już byście koniecznie chcieli, no to szukajcie właśnie, o, na przykład tutaj takiego itemku, możemy go w sumie kupić dla testu, no i właśnie, to co mówiłem, taki na przykład pasek daje nam 3500 metalu i 37 kryształu, a takie rękawice na dwie statystyki dają nam już tego metalu mniej, bo 1500 prawie, ale za to prawie 200 kryształu, więc no, tu w sumie taki w ramach testu, że tak powiem, dla was taką rzecz sobie kupiłem, ale raczej też bym nie kupała, bo to jest po prostu strata golda. To wszystko. Myślę, że wszystko fajnie wytłumaczyłem. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to pytajcie w komentarzach, oczywiście. No i jeżeli no w sumie no tak jak mówię, pytajcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś inne sugestie czy coś, to również piszcie, chętnie się do nich odniosę albo tam przeczytam, bo może faktycznie coś, jakiś macie inny pomysł albo coś. No i dajcie znać, jak wy to generalnie u siebie robicie. To wszystko. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawiajcie tego subika z dzwonem, kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha i na Instagrama. Wszystkie linki macie w przypiętym komentarzu i opisie. Tyle. Dziękuję raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!